Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. To trzecia finałowa odsłona naszego programu. W tej części zastanawiamy się, czy zagrożenie zamachami minęło, ale zanim przejdziemy do meritum, wrócimy jeszcze do poprzedniej odsłony. Skupimy się nad polskim podwórkiem, zastanowimy się, jak działa polska policja, bo przecież jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, również bezpieczeństwie związanym z zagrożeniem terrorystycznym, to musimy zastanowić się na temat, nad tym, jak działa polska policja, a razem z państwem, razem ze mną są nadkomisarz Marcin Miksza, był oficer CBŚP. Dzień dobry raz jeszcze, Marcinie, i Dariusz Loranty, były negocjator policyjny, również nadkomisarz. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się nie tylko zobaczyć, ale również usłyszeć. Witam serdecznie. Doskonale. To może zaczniemy od Dariusza Lorantego. Wracamy jeszcze do tematu policji, tego, co udało się w poprzednim roku, jakie wyzwania stoją przed policją. Marcin Miksza wspomniał o szkoleniu, mówił na ten temat, bardzo cenna uwaga. Mówił o tym, że nie tylko przygotowanie formalne, przygotowanie typowo książkowe, ale również przekazywanie doświadczenia przez starszych policjantów jest tutaj niezwykle ważne. Darku, powiedz, czy to, gdyby usprawnimy to szkolenie, to różne sytuacje, o których mówiły media, o których często uparcie trąbiły, byłyby do uniknięcia. Mam tu na myśli różne incydenty związane z protestami. Proszę państwa, policjant jest, nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale jak miotła do zmiatania kurzy, do wykonywania poleceń z zakresu porządku publicznego bez względu, kto rządzi. I tu nie ma znaczenia. Incydenty się zdarzają tu, tam czy tu. Natomiast w kwestii szkolenia, policja jest dosyć intensywnie szkolona, bo to trzeba patrzeć na zakres ilości dni statystycznie przypadającego na policjanta. Im wyżej policjant jest w hierarchii, znam to z własnego doświadczenia, tym więcej ma szkoleń. A ci, którzy faktycznie realizują praktyczne czynności, mają ich mniej. To fakt. Faktem również jest, że następuje przecięcie dosyć regularnie w policji, to jest takie nieprzyjemne zjawisko, odcinanie tych doświadczonych policjantów od miejsca pracy. Jest to powszechne zjawisko, kiedyś było tak zwany rzeź schetyniątek, to było największe w historii policji wysłanie ludzi na emeryturę i to jest bardzo duży problem, ale ten problem powinien być rozwiązany systemowo, ponieważ nie może żadne państwo, prócz imperium marnotrawstwa, jakim jest Polska, pozwala sobie na pozbywanie się doświadczonych 20-letnich pracowników. Tego być nie powinno. Natomiast uważam, że z powodu nietypowej, niespotykanej sytuacji policja, podobnie jak cała administracja, zdała egzamin, ponieważ był to niespotykany egzamin. Nie mieliśmy wcześniej czegokolwiek podobnego, gdzie policji dochodziły nowe zadania. Szanowni państwo, jak pracowałem w Komendzie Stołecznej, nie miałem pojęcia, jak wygląda Polska. Teraz, gdy pracuję troszeczkę w administracji i w dydaktyce, widzę, że policjanci z tak zwanej Polski powiatowej mają zadania stricte administracyjne i kontrola osób w kwarantannie. Nie zabezpiecza się już miejsc niebezpiecznych kryminologicznie. Kontroluje się osoby przemieszczające się w przestrzeni publicznej. To są nowe zadania, nowe czynności, nowe dokumentacje, a tego jest masa. Nowe wyzwania, nowe zadania przed polską policją, a już kończąc poprzedni wątek stricte policyjny, chciałbym cię zapytać o to, jak postrzegasz sukcesy policji w 2020 roku. Czy te sukcesy były, co widzisz jako największe osiągnięcie mundurowych w 2020 roku? No proszę państwa, zaskoczę państwa. Dla mnie największym sukcesem policji, pierwszym, to jest to, że sobie poradziła kadrowo, w tej niecodziennej sytuacji ilości zadań, które musi wykonać. To jest wręcz nieprawdopodobne, że sobie poradziła. Drugim sukcesem, no jednak mniejszym, jest to, że skończył się ten szaleńczy nacisk na ilości mandatowań w policji. My to jako społeczeństwo nie odczuwamy. Ja czasami patrzę na statystykę, to po prostu skończyło się ta rzeź policyjna na kierowcach, gdzie policjanci byli tak naprawdę poborcami skarbowymi. Liczba mandatowań w wyniku zatrzymań, ten obowiązek 3 do 5 mandatów na zmianę, proszę państwa, jest już czasem przeszłym. To są dwa duże sukcesy. Dwa duże sukcesy. I teraz przechodzimy do trzeciej finałowej odsłony, do tego właściwego tematu, którym będziemy się zajmować, czy zagrożenie zamachami
minęło, bo często słyszymy o zamachach. W ostatnim czasie chyba trochę mniej, chociaż były takie przypadki, chociażby ten w Wiedniu, gdzie doszło do kolejnego ataku. Marcinie, ty pracowałeś jako przykrywkowiec, ty potrafisz wchodzić w różne środowiska, rozpoznawać je. Co sądzisz o środowiskach tych radykałów? Czy ich jest mniej? Dlaczego oni działają mniej prężnie? Bo jeżeli popatrzymy na mapę zamachów z ostatnich lat, no to mieliśmy przypadki w 2015 roku Paryż, 2016 Berlin, 2016 Bruksela, 2016 Paryż. W ostatnim czasie jest ich chyba jednak trochę mniej, chociaż się zdarzają. Wystarczy wspomnieć chociażby Wiedeń w Austrii, gdzie również doszło do ataku. Co się takiego stało, że sytuacja wygląda jak wygląda i czy możemy czuć się bezpieczni? Nie sądzę, myślę, że to jest kwestia uśpienia, skwituje to jednym stwierdzeniem COVID. Myślę, że ten COVID spowodował tą sytuację. Czyli COVID tak naprawdę odstraszył terrorystów? Oczywiście mówię to w formie żartu. Myślę, że tak, myślę, że to miało wpływ. Myślę, że te ograniczenia wprowadzone na terenie całej Europy, czyli mniejsza ilość ludzi w galeriach, mniejsza ilość ludzi na ulicach spowodowała to, że jednak ten stan zagrożenia no, został dużo znacznie zmniejszony. Natomiast myślę, że ten problem jest i będzie funkcjonował. Myślę, że ten problem jak tylko obostrzenia miną, ten problem wróci tak naprawdę. Także służby cały czas muszą mieć oczy dookoła głowy i być bardzo czujne i że tak powiem, monitorować to zagadnienie. Widzimy teraz obrazki właśnie z Wiednia, z listopada, kiedy doszło do ataku. Też ciekawe jest tło zamachu, bo słyszeliśmy o tym, że być może jest to potomek imigrantów. Okazało się, że owszem, jest to potomek imigrantów, ale z Macedonii Północnej jeszcze pojawiła się wersja, że jest to Albańczyk, ale urodzony, wychowany już w Austrii. To znaczy potwierdza się to, że kolejny raz potomek imigrantów, ta druga generacja imigrantów radykalizuje się, myśli o wyjeździe na Bliski Wschód, czy też już ma w swoim terrorystycznym CV taki wyjazd, no i atakuje. Ale co takiego się stało chociażby w Wiedniu i czego możemy oczekiwać w tym 2021 roku? Dariusz Loranty już dla portalu wPolityce.pl mówił o tym, że rzeczywiście w ostatnim czasie trochę natężenie tych zamachów spadło, trochę zmieniło się reagowanie społeczeństwa na różne zagrożenia, ale czy my jako Europejczycy, jako Polacy możemy czuć się bezpieczni? To jest właśnie wypowiedź Dariusza Lorantego dla portalu wPolityce.pl. I pytanie, możemy czy nie? Czy jesteśmy bardziej bezpieczni w tym 2021 roku? Pytanie do kogo? Dariusz Loranty, prosimy. Miło. Szanowni państwo, jeżeli mamy więcej policji na ulicach Polski, Belgii, Francji, którzy pilnują przestrzeganie zasad czy też epidemiologicznych, szanowni państwo, to jest mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się potencjalnego zamachowca. To jest jedna z przesłanek. Ja tu przypomnę taką ciekawostkę z polskiej historii niezwiązana z terroryzmem. Jak na Warszawie działał tak zwany łomiarz, który uderzał kobiety prętem, metalową łyżką samochodową do zdejmowania opon w głowy, i policja nasyciła patrolami całe Śródmieście, to go cinkciarze doprowadzili pobitego pod policję, ponieważ nie dało się funkcjonować. I tu jest podobnie. Mamy wiele przesłanek powodujących zmniejszenie zagrożenia terrorystycznego, oprócz tego faktu, że państwo islamskie praktycznie przestało być, przestało mieć zdolności aktywacji się poza swoimi rejonami. Ono dosyć duże terytorium jeszcze zajmuje w Syrii, ale jest skutecznie pacyfikowane zarówno przez Amerykanów, jak i Rosjan, Syryjczyków. Jest coraz większa presja w tym zakresie na Turcję. Ja przypominam państwu, co mało państwu uchodzi uwadze, ponieważ ci emigranci to nie przefruwają. Jeżeli idą pieszo, to muszą się przemieścić kawałek przez morze, a ich główne siedziby, główne ozobiska, proszę państwa, 90%, pomijam część mauretańską na Hiszpanię, to proszę państwa, jest terytorium Turcji. A tam państwo tureckie, jak chce przestać kontrolować, to po prostu nie zamyka obozom bramy i nagle mamy tutaj przepływ, handlarze podpływają i na tych krótszych odcinkach może następuje przerzucenie. Czyli zwiększa współpraca państw europejskich, trzeba też podkreślić pozytywna rzecz, aktywność państwa francuskiego w zakresie Morza Śródziemnego, jedyne państwo, które podjęło jakieś tam, może jeszcze iluzoryczne, ale działania. Proszę państwa, państwo Francja, Belgia, niezwykła aktywność służb
porządkowych w dzielnicach, aktywność społeczna, którzy przestali, przełamali tą barierę strachu, że jeżeli ja zadzwonię na Araba, to co jest zjawiskiem normalnym w Holandii, w Szwajcarii, że na sąsiada się dzwoni i się nie boi obywatel złożyć zawiadomienie, że wyrzucił śmieci. Tak już na Araba był problem z tym, bo zarzucą mi antysemityzm, pracuję, przepraszam, ksenofobię mi zarzucą, pracuję w jakimś urzędzie, okrzykną mnie, stratę pracy, ten terror, który był poprawności, w pewnych obszarach został już przełamany, więc w Belgii pojawiają się telefony. Tam, gdzie mieszkają Arabowie, przyjechał nowy Arab. Policja jest coraz bardziej intensywnie, na 3 radiowozy zjeżdża, dokonuje kontroli. Czyli te złożone działania antyterrorystyczne, podkreślam, żeby państwo mieli świadomość, to są działania głównie administracyjne, są coraz skuteczniejsze. Co wcale nie oznacza, że zwyciężymy to zagrożenie, dlatego że nikt nigdy jeszcze nie zwalczył zjawiska terroryzmu siłą. Nikt nigdy nie zwalczył zjawiska terroryzmu siłą. To przecież plamy miejsca, gdzie było takie zjawisko, jest powszechnie znane. Trzeba było zastosować zmianę tego podkładu społecznego i dopiero wtedy ustały te zamachy. Wspomniałeś tutaj o różnych warstwach tych działań skierowanych w światowy terroryzm. Jestem ciekaw, jak oceniasz działanie organizacji unijnych, bo mówimy o poszczególnych państwach, Belgia, Francja, wspomniałeś o tym przebudzeniu, jakie nastąpiło również w społeczeństwach. Ludzie już nie boją się pewnych oskarżeń, pewnego odium ksenofobii, jakie często było właśnie tutaj rzucane ten cień. Ale chciałbym cię zapytać o funkcjonowanie takich instytucji, chociażby agencji Frontex, której jesteś krytykiem, i na czym polegają twoim zdaniem błędy tejże agencji? No ja jestem krytykiem instytucji unijnych, tych, które czerpią pożytek z naszego wspólnego budżetu. Proszę pamiętać, że Unia ma tylko pieniądze, które pochodzą ze składek państw, przeznacza na swoje agencje. Frontex jest policją wspólną, jest policją graniczną powołaną wspólnie do koordynacji ochrony granic całej Unii Europejskiej, a przecież mamy absolutnie dziurową granicę w okolicy Hiszpanii. Tu Hiszpanie samodzielnie ją uszczelniają. Jadąc mapą przez środek Morza Śródziemnego, proszę zwrócić uwagę, do Francji jakoś nie trafiają ci emigranci, czyli korwety francuskie są na właściwym miejscu. Jedziemy dalej palcem po mapie, mamy Sycylię, tutaj zaczynają trafiać, czyli tak jakby Włosi nie działali. Jedziemy dalej palcem po mapie, co się dzieje, że trafiają do Grecji. Ale przecież Frontex jest tym podmiotem powołanym przez Unię, czerpiący ogromne pożytki, posiadający administrację, posiadający funkcjonariuszy, który miał za zadanie koordynować i sam podejmować działania. Czy państwo widzieli przedstawicieli Frontexu, jak Węgry drugim razem uszczelniali granice? Pierwszym razem pomijam, bo to było wbrew administracji unijnej, ale za drugim razem już było za aprobatą Austrii i Niemiec, bo nie potrafili sobie poradzić. Nie było Frontexu, więc gdzie jest instytucja, która jest do tego powołana? Ta instytucja już się tak rozrosła, że świetnie funkcjonuje, nie potrzebuje tego bodźca zewnętrznego, czyli nielegalnego, czyli do pilnowania porządku, bo oni są również od uzgodnień administracyjnych. Świetnie funkcjonuje sama sobie. Jednak cały czas zagrożenie nam towarzyszy bez względu na oceny poszczególnych instytucji, działań poszczególnych państw. I teraz pytanie do nadkomisarza Marcina Mikrzy. Marcinie, tak wspomnieliśmy, ty masz doświadczenie z pracy przykrywkowej, potrafisz wnikać w różne środowiska. I powiedz proszę, jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy takie radykalizmy w Polsce mogą znaleźć podatny grunt? Czy widzisz w ogóle policjantów, polskich policjantów wykonujących takie zadania w środowiskach jakichś radykałów religijnych, na przykład powiązanych z islamem? Nigdy nie byłem zwolennikiem ujawniania pewnych metod i prac polskiej policji, natomiast powiem ci jedną rzecz, jeżeli chodzi o ten wachlarz metody pracy policyjnej, naprawdę są bardzo szeroko rozwinięte, doskonale sobie z tym zawsze radziliśmy. Nie było z tym żadnego kłopotu, jesteśmy przygotowani do tego, by monitorować te środowiska, by wnikać w te struktury tak naprawdę. Od wielu lat tak naprawdę cały czas polska policja i inne służby trzymają na tym rękę. Co widać oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa na terenie kraju i brak tak naprawdę zamachów, jeżeli chodzi o zamachy terrorystyczne w naszym państwie. Jeżeli chodzi o te
ściśle tajne komórki, które zajmują się tak naprawdę najbardziej niejawną formą metody pracy operacyjnej, mamy bardzo dobrze rozwinięte i doskonale sobie z tym radziliśmy zawsze i będziemy, myślę, sobie z tym zawsze radzili, z tego względu, że jest to poważny problem. Na to kładziony jest bardzo duży nacisk, jeżeli chodzi o kwestie szkoleń, jeżeli chodzi o jakość pracy tych służb. Także jeżeli chodzi o tą kwestię, o tą formę, jestem bardzo spokojny. I tutaj tym optymistycznym akcentem kończymy. 2020 rok średnio udany, także ten optymistyczny akcent z pewnością się przyda. Wszystkiego dobrego, panowie, w nowym roku. Nadkomisarz Dariusz Loranty, były negocjator policyjny, i nadkomisarz Marcin Miksza, były oficer Centralnego Biura Śledczego Policji. Dziękuję, panowie, wszystkiego dobrego, a my, drodzy widzowie, widzimy się już za tydzień. O czym będziemy rozmawiać, czas pokaże. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Do zobaczenia.